Witam. Ostatnio rozmawialiśmy sobie o reakcjach, które zachodzą w naszych organizmach, o fotosyntezie, a w ostatniej o oddychaniu tlenowym. Dzisiaj omówimy sobie drugi rodzaj tej reakcji katabolicznej, tej reakcji, która pozwala na pozyskiwanie energii z różnych substancji chemicznych. Jest to oddychanie beztlenowe. Przeprowadzają ją organizmy zwane anaerobami, czyli organizmy, które nie wykorzystują tlenu do oddychania. Mamy dwa rodzaje anaerobów: obligatoryjne, czyli takie, które mogą żyć tylko i wyłącznie w warunkach beztlenowych, ponieważ na przykład tlen jest dla nich trujący, oraz beztlenowce fakultatywne, takie jak drożdże. One mogą żyć zarówno w środowisku tlenowym, jak i beztlenowym. W zależności od tego, czy ten tlen znajduje się w ich otoczeniu, czy też nie, to oddychają albo tlenowo, albo beztlenowo. Dodatkowo beztlenowo oddychają erytrocyty, które znajdują się w naszej krwi. Nie mają one też z tego powodu mitochondriów, które odpowiadają właśnie za ten rodzaj oddychania. I też troszkę byłoby to bez sensu, gdyby oddychały tlenowo, ponieważ są to struktury odpowiedzialne właśnie za przenoszenie tlenu do innych komórek w naszym organizmie, więc w ten sposób by po prostu go wykorzystywały do swoich celów. I tak jakby troszkę ten dzisiejszy temat jest troszkę mylący, ponieważ oddychanie beztlenowe to jest jeden właśnie z rodzajów pozyskiwania energii przez organizmy w środowisku beztlenowym. Tak naprawdę chodzi właśnie o beztlenowe pozyskiwanie energii. Tutaj właśnie jest to oddychanie beztlenowe oraz fermentacja. Jest to podział ze względu na ostateczny akceptor elektronów. Tym akceptorem elektronów w oddychaniu tlenowym był tlen. Jak pamiętamy, na końcu w łańcuchu oddechowym tlen dostawał elektrony i tworzył wodę. Tutaj ostatecznym akceptorem elektronów może być albo związek nieorganiczny w oddychaniu beztlenowym, albo związek organiczny w fermentacji. Oddychanie beztlenowe zachodzi u niektórych bakterii, które na przykład uczestniczą w obiegu azotu, czy też takie żyjące na dnach zbiorników wodnych, lub też w jelitach zwierząt. Natomiast fermentacja chyba jest nam bardzo dobrze znana. Przeprowadzają ją grzyby, takie jak oczywiście drożdże, bakterie lub też protisty zwierzęce. I podobnie jak w oddychaniu tlenowym, najpierw musi zajść glikoliza. Glukoza zostaje rozłożona do dwóch cząsteczek pirogranianu. W tym momencie też wydzielona jest energia, tworzy się NADH plus oraz ATP. Natomiast kolejnym etapem jest redukcja i tutaj pirogranian zostaje przekształcony albo w kwas mlekowy, albo też w aldehyd octowy, w zależności od tego, jaki mamy rodzaj fermentacji. I takie dwie najbardziej znane to fermentacja alkoholowa oraz mlekowa. W fermentacji alkoholowej najpierw musi zachodzić ta glikoliza, glukoza zamienia się w pirogranian. Do tego pirogranianu przyłączone są wodory. Ten pirogranian ulega dekarboksylacji. Po prostu wydziela się dwutlenek węgla, który powstaje z tej części pirogranianu. Zamiast tego przyłącza się w to miejsce wodór. Powinniśmy znać tą cząsteczkę, jest to aldehyd octowy. I on dzięki energii otrzymanej podczas glikolizy, a mianowicie z NADH2, ulega redukcji do etanolu. Natomiast fermentacji mlekowej, czyli tej, która zachodzi na przykład w naszych mięśniach, kiedy nie ma tlenu, zachodzi glikoliza, wytworzone są dwie cząsteczki ATP oraz dwie NADH2. Wytwarza się pirogranian. Natomiast pirogranian dzięki energii otrzymanej podczas glikolizy, znowu z NADH2, zamienia się w kwas mlekowy. No i tutaj niestety ujawnia się, jak nisko wydajnym procesem jest fermentacja, ponieważ zysk energetyczny stanowią jedynie te dwie cząsteczki ATP, które powstają podczas glikolizy. Oczywiście podczas glikolizy powstaje też NADH2, ale zostaje ono wykorzystane do przekształcenia albo aldehydu octowego, albo też pirogranianu do innych substancji. Porównując właśnie do oddychania tlenowego, tam otrzymujemy około 30 cząsteczek ATP z jednej cząsteczki glukozy, więc jest to znaczna przewaga oddychania tlenowego. Natomiast w oddychaniu beztlenowym, którego nie omówiliśmy, zysk energetyczny jest większy niż podczas fermentacji. Jest to związane z występowaniem przenośników elektronów i przez te przenośniki przechodzą elektrony, dzięki czemu tworzy się energia potrzebna do syntezy ATP. Jednakże ten zysk jest niższy niż
podczas oddychania tlenowego. Tak więc oddychanie beztlenowe jest czymś takim pomiędzy fermentacją a oddychaniem tlenowym.